którego się mówili, no, w przyszłości ulicy Marcina Zdrożyna ulicy, na początku chciałbym zostawić osoby, które będą po tej stronie stołu. Teraz poczynając od mojej lewej strony, pani Alicja Marzek, główny specjalista Wydziału Infrastruktury, pani Agnieszka Jakczyszyn, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Białojka, pan Mariusz Wajszak, radny naszej dzielnicy i pan Marcin Korowaj, również radny naszej dzielnicy. Tak i a nie inny skład wynika z tego, że te właśnie trzy osoby, tych troje radnych, którzy siedzą koło mnie, a także radny Warszawy Dariusz Rodzewski, są to osoby najbardziej zaangażowane w rozwiązanie problemu w ulicy Marcina Zdrożyna mówić. I nie ukrywam, że w dużej mierze dzięki ich staraniom powoli zbliżamy się do rozwiązania tego kłopotu. Tam, no, zapewne zaszłości są duże, ponieważ w poprzednich kadencjach przez wiele lat godzono się na to, żeby deweloperzy budowali domy w polu, po czym ludzie nie wiedzieli, jak do nich dojechać, jeżeli pominiemy to, co się tam dzieje, czyli kilka płyt pomorskich rzuconych przez dewelopera. Budowę dróg spalano na gminę, która tych pieniędzy nie miała nigdy zbyt dużo, a zyski kasowo deweloper. My od 4 lat zmieniliśmy te zasady i wymagamy w tej chwili od wszystkich inwestorów biznesowych, nie tylko od deweloperów, również od inwestorów zakładów, które budują się ciągle jeszcze na danej dzielnicy, aby co najmniej partycypowali w budowie infrastruktury towarzyszącej. Takim minimum to jest budowa dojazdu. Jest to nasza autorska, że tak powiem, autorski nasz pomysł, który został przejęty przez w tej chwili już przez wszystkie dzielnice Warszawy i od 9 sierpnia Warszawa nakazała innym dzielnicom, żeby brały przykład z nas, czyli zawierały takie umowy z deweloperami, aby deweloperzy byli zobowiązani do budowy właśnie takiej infrastruktury. My teraz korzystamy z okoliczności, która się nadarzyła, mianowicie jak było w trakcie zaplanowano rozbudowę swojego osiedla. No i tu oczywiście nasz pomysł od razu zyskał na znaczeniu, ponieważ zaproponowaliśmy Build Construction partycypację w budowie drogi łączącej. No, łatwo się domyślić, że entuzjazmu z drugiej strony nie było, ale w sytuacji, kiedy stwierdziliśmy, że przy przypadku braku takiej partycypacji inwestycja stoi w miejscu, udało się ten deweloper przekonać, żeby do tej inwestycji dołożył. Panie Burmistrzu, podsumowując, rozumiem, że 450 tysięcy zostało już wygenerowane i te pieniądze zostały już przez jedną przesłane. I rozumiem, że możemy wyjść się daty do końca 2012, tak? Jeżeli chodzi o ten odcinek, a nie do budowania tego. Rozumiem. To jeszcze ja na przypieczętowanie tych słów przekażę 300 podpisów od mieszkańców.